Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Szanowni Państwo, niepłodność nie jest wcale chorobą, a już tym bardziej in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności. To dwa najpopularniejsze, ale i najsilniej działające mity na temat niepłodności i jej leczenia. I choć to może dziwić, bo niepłodność nie od wczoraj uznawana jest przez WHO za chorobę, a w dodatku cywilizacyjną, to mimo to głównie za sprawą wciąż ubogiej w medyczne fakty debaty społeczno-cywilizacyjną o niepłodności in vitro, wiele par żyje w przekonaniu, że niepłodność to bardziej stan umysłu. A in vitro to medyczny eksperyment godzący w godność i genotyp człowieka. Mitów na temat niepłodności i zapłodnienia pozaustrojowego jest jednak znacznie więcej i wszystkie sieją dezorientację i budzą wątpliwości wielu par co do podjęcia decyzji o profesjonalnym, specjalistycznym, a co za tym idzie, skutecznym leczeniu niepłodności. Samo leczenie i diagnostyka niepłodności przez ostatnich 20 lat przeszło wiele zmian. I to, co jeszcze kilkanaście lat temu było jedyną możliwością, dzisiaj jest wyborem jednym z wielu. O mitach, ale i faktach dotyczących niepłodności oraz jej leczeniu porozmawiamy z dr Esterą Kłosowicz, specjalistką leczenia niepłodności z Centrum Parens. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny mamy możliwość się spotkać, no i rozprawić się właśnie z takim tematem. No, myślę, że sama pani przyzna, że takie mity krążą. No właśnie, pani doktor, z jakimi najczęściej mitami i no, takimi nieprawdami na temat niepłodności spotyka się pani, właśnie zarówno w gabinecie, jak i poza tym gabinetem? Który mit uważa pani za najbardziej taki, no, niebezpieczny, że tak powiem? Myślę, że takim najtrudniejszym i najpowszechniejszym mitem, jaki panuje, jest to, że za jakby winowajcę czy przyczynę niepłodności obarcza się tą winą kobietę i przede wszystkim całą tą uwagę skupia się na problemach z owulacją, z kobietą, pomijając właśnie partnera. I tutaj ta diagnostyka bardzo często przedłuża się, czy ten czas oczekiwania na ciążę jest stracony przez to, że kilka lat jakby tych starań jest bez kompletnie diagnostyki pana. Natomiast niepłodność dotyczy przede wszystkim pary, w związku z czym tutaj oboje na tym samym etapie od początku leczenia oboje partnerzy powinni być diagnozowani, bo jak wiemy, czynnik męski stanowi aż około nawet 50% przyczyny niepłodności, czyli tutaj to zrobienie tych podstawowych badań, jakim jest seminogram, no, jest po prostu niezbędne. Ten mit bardzo często też niestety panuje wśród czasami lekarzy, tak? Którzy może nie do końca zajmują się leczeniem niepłodności, ale prowadzą pacjentki. Jeżeli tym bardziej wystąpi jakiś problem czy nieregularny cykl, to jakby cała uwaga skupia się tylko i wyłącznie na kobiecie. To jest też troszeczkę problem tego, że no, kobiety mają swojego lekarza, tak, ginekologa, panowie nie chodzą No specjalnie się właśnie. diagnozować, w związku z czym no, jest duże opóźnienie w diagnostyce właśnie męskiej niepłodności. To jest Jest. taki mit, który troszeczkę jest właśnie takim, wydaje mi się, dosyć powszechnym. I niebezpieczny, bo czas jednak Tak. ucieka i umyka, a panowie nieochoczo tak podchodzą do tego trochę z rogami, że tak to nazwę. Najpierw kobieta idzie na pierwszy front, potem idzie mężczyzna. No dobra, to jak już jesteśmy przy tych mężczyznach, pani doktor, to może taki kolejny mit. Też krąży taki mit, że mężczyźni nie mają problemu z płodnością i mogą spłodzić dziecko nawet w wieku, no, dalece podeszłym. Tak. Tak bardzo mocno się to gdzieś zakorzeniło w myślach ludzi, ale czy tak jest rzeczywiście? Coraz częściej jednak mówi się, że mężczyźni po 40, no, nie jest już tak płodny, jak był wcześniej. Czy istnieje coś takiego jak rezerwa plemnikowa u mężczyzny? Myślę, że takiego markera nie jesteśmy w stanie na razie jeszcze stworzyć czy zdiagnozować. Natomiast no, tak jest to wpisane w naturę, że zarówno u kobiety ta płodność z czasem maleje, u mężczyzny podobnie. Nie jest to może aż tak gwałtowne, czy nie jest to aż tak
związane z wiekiem i powtarzalne, tak? Są panowie, którzy będą mieć tą płodność zachowaną do późnych lat i jakby pokazują to, tak, że na przykład są dowody na to, że panowie w wieku tam 60 czy 70 lat zostają ojcami, ale to są pojedyncze oczywiście przypadki, tak? Natomiast ważne jest, żeby mieć tą świadomość, że ta płodność męska też ma swoje pewne ograniczenia. I na ten moment nie jesteśmy w stanie zdiagnozować takiego markera. Badamy to pod kątem właśnie jakości nasienia. Na pewno to też nie jest taki wiek jak u kobiety. U kobiety wcześniej ta rezerwa jajnikowa i ta płodność spada. No panowie w wieku tam na przykład 40 czy 50 lat są płodni. Oczywiście to nie jest regułą i to nie dotyczy wszystkich, to jest bardzo indywidualne, ale trzeba mieć taką świadomość, że to nie jest po prostu stałe, nieskończone i zawsze na takim samym poziomie, bo tak nie jest. Podobnie wiąże się to jak kobiet z pewnymi defektami, które występują w gametach, tak? Które z wiekiem też, czy z różnymi obciążeniami, które występują, z chorobami towarzyszącymi, które później z wiekiem zaczynają się pojawiać, też mają wpływ na jakość i parametry właśnie płodności nasienia. Więc to też ma swoje znaczenie. Moi drodzy, zanim będziemy odpowiadać na Wasze pytania, bo widzę, że już zaczynają powolutku wpadać, ja troszeczkę na razie o tych mitach, a później oczywiście oddam naszą ekspertkę do Waszej dyspozycji. No dobrze, Pani doktor, to może jak jesteśmy teraz przy wieku mężczyzny, to przesuńmy się teraz na wiek kobiety. No bo kobieta ma czas na zajście w ciążę dłużej niż do 25 roku życia, bo wiek płodności się przesunął. Tu często zapomina się, że fakt, że rzeczywiście pary później decydują się na jedno dziecko, no nie idzie w parze, że starzenie się organizmu, w tym układu rozrodczego, zaczyna się po 25 roku życia. Jak to jest, Pani doktor? To znaczy tak, różne są publikacje oczywiście na ten temat. Na pewno po 32 roku życia ta płodność spada. Wszystko jest oczywiście zależne także od wyjściowej rezerwy, tak, jajnikowej. Każda kobieta ma inną tą rezerwę, inne też tempo spadku tej rezerwy jajnikowej. Natomiast no, mniej więcej ten zakres wiekowy 32, czasem 35 lat, to pokazują badania, że znacznie spada ta płodność, jeśli chodzi o kobiety. Natomiast no, nie jest to też regułą, tak? To jest po prostu dla większości, też jest zależne od innych czynników. Są pacjentki, które będą mieć już tą niską rezerwę we wcześniejszym wieku. Są kobiety, które będą mieć około 40 roku życia zachowaną tą płodność i zachodzą w ciążę też bez problemu. W związku z czym to jest indywidualne. Natomiast my musimy mieć taką świadomość, osoby, które planują ciążę, muszą mieć świadomość tego, że ta płodność jest inna, jest słabsza, jest mniejsza z każdym po prostu rokiem życia, tak? Też trzeba brać pod uwagę, że ze starzeniem się organizmu starzeją się te komórki jajowe, w związku z czym istnieje ryzyko większej ilości wad czy pewnych obciążeń genetycznych, które mogą mieć związek właśnie z tą jakością komórek i z ich po prostu starszym wiekiem. Pani doktor, chciałabym teraz rozprawić się z takim mitem, który no, często echem się odbija i często gdzieś widzę nawet takie kłótnie pomiędzy osobami. No właśnie, Pani doktor, zdefiniujmy niepłodność. Jak odpowie Pani osobie, która uparcie właśnie będzie mówić, że niepłodność nie jest chorobą? Jak to jest? Znaczy, osoby, które takich stwierdzeń używają, myślę, że bardzo często chcą zaatakować same metody leczenia niepłodności, jaką jest przede wszystkim na przykład in vitro, i właśnie negują fakt, że niepłodność jest chorobą. Jest chorobą zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia,
Przede wszystkim choroba to jest stan, kiedy zaburzony jest dobrostan i fizyczny, i psychiczny, i społeczny, i niepłodność spełnia te warunki. Co więcej, WHO uznaje niepłodność za chorobę społeczną, czyli taką, która jest chorobą powszechną, tak, występującą z dużą częstotliwością tak naprawdę w społeczeństwie, bo co czwarta, co piąta para, czyli około 15% ludzi młodych w wieku reprodukcyjnym nie może posiadać potomstwa. Jest chorobą, która wymaga długotrwałego leczenia, czasami to jest kilka, kilkanaście lat, wymaga długotrwałej opieki lekarskiej, jest czynnikiem, który zaburza też takie normalne funkcjonowanie w życiu, tak, spełnianie swoich zadań życiowych. Wszystko te pary muszą przeorganizować swoje całe życie pod wizyty lekarskie, pod rezygnację na przykład z wakacji, bo akurat wtedy są pewne etapy diagnostyki czy leczenia. Tak samo kwestie finansowe są pod tym kątem też przeorganizowane, tak? Często zaciągane są kredyty, inne rzeczy na leczenie. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki zakres problemów, które dotyczy tych osób i jest uznana właśnie za chorobę społeczną, nie tylko dotyczącą pojedynczej jednostki, ale także dotyczącą społeczeństwa, tak? Nas wszystkich. W związku z czym myślę, że to też jest takie troszeczkę stygmatyzowanie, że nie jest to choroba. Ja zupełnie nie rozumiem tych argumentów, że to może nie być choroba, czy też jakieś negowania in vitro jako metody leczenia, tak? Przecież analogicznie, jak na przykład chcemy się zastanowić nad leczeniem chociażby cukrzycy, tak? Stosowanie insuliny to nie jest wyleczenie z cukrzycy, tak? To nie jest wyleczenie, że nagle zastosujemy coś, co uzdrowi trzustkę, tak? I pobudzi ją do produkcji własnej insuliny. To jest zastępowanie jej pewnym lekiem, tak? W związku z czym my nigdy nie wyleczymy pacjenta z cukrzycy, tylko pomożemy mu, tak, w jakiś sposób ją kontrolować. Tak samo niepłodność. Jeżeli stosujemy metodę leczenia, jaką jest in vitro, no to tutaj zastępujemy to w jakiś sposób, tak? Stosujemy metodę, która prowadzi do wyleczenia i uzyskania potomstwa, tak, czyli poprawy tego zdrowia reprodukcyjnego. Trudno jest tutaj jakby też podejmować takie dyskusje, bo to najczęściej jest negowanie po prostu metod leczenia, tak, jakim jest samo in vitro. Natomiast niewątpliwie no, niepłodność jest uznana za chorobę i to jest po prostu fakt, który nie jest podważalny. Poruszyła Pani kolejny tutaj bardzo taki wątek drażliwy, że tak powiem, bo właśnie in vitro często, no, słyszy się, że no nie leczy niepłodności, ale jednak zdarza się, że po wielu właśnie podejściach do in vitro wiele kobiet zachodzi w naturalną ciążę. Pani doktor, jakie mechanizmy mogą tu zadziałać, że ta pani jednak zachodzi w ciążę? No wszystko zależy oczywiście od przyczyny, kiedy jaka była zdiagnozowana u danej pary. Mam szereg takich par, które właśnie w taki sposób po raz kolejny zostały rodzicami, tak, że pierwsza ciąża uzyskana jest in vitro i no, to były różne czynniki. Bardzo często no, po kilku latach kwalifikujemy pacjentów z niepłodnością idiopatyczną, tak? Kiedy wszystkie metody diagnostyczne no, zawodzą, czy w sensie nie stwierdzają jakiejkolwiek przyczyny i po długich latach starań kwalifikujemy tą parę. No i na przykład po roku, dwóch zachodzą samodzielnie w ciążę, tak? Na pewno dużą rolę tutaj odgrywają czynniki, które też się zmieniają w czasie, tak? Są pewne czynniki, jak na przykład czynnik męski, który może się zmieniać w czasie, są sytuacje, które wynikają z zaburzeń owulacji, a później ona może ulec spontanicznie, prawda, samodzielnej owulacji i ta pacjentka zachodzi w ciążę. Kwestia czasami endometriozy, którą też kwalifikujemy do in vitro i to nie jest powiedziane, że taka pacjentka nigdy nie zajdzie samodzielnie w ciąży, tak? Tylko jej szanse na ciąży są obniżone, są czasami przez nawet długi czas starań obniżone, a później samodzielnie zachodzi w ciąży, więc
Para z problemem niepłodności to nie jest para, u której my stwierdzamy, że to jest niemożliwe zajście w ciążę samodzielną. Oczywiście są sytuacje takie no, skrajne, tak? I są pewne sytuacje, które my tak kwalifikujemy, są też te sytuacje, gdzie po in vitro można zajść samodzielnie w ciążę i to jakby też ani nie neguje tego, że pierwsza kwalifikacja była nieprawidłowa, czy że diagnoza była źle postawiona. Po prostu są takie sytuacje, często czasami się zdarzają, więc to nie jest w żaden sposób rzecz zaskakująca. No, może takie coś się zdarzyć i dobrze, że się też takie coś dzieje. Są też kwestie, myślę, duże znaczenie mają czynniki psychologiczne, na które my mamy najmniejszy wpływ, czy najmniejszą możliwość diagnozowania ich, czy pomocy. I one w dużej mierze też mogą być przyczyną tutaj pewnego rodzaju ograniczeń. W związku z czym no, to też jest indywidualne w zależności od tego, z czym wcześniej mieliśmy do czynienia, dlaczego para była kwalifikowana. Ale są takie sytuacje. Tak, tak, tak. Proszę, proszę. Proszę, proszę, bo chyba pani przerwałam. Nie, nie, mówię, że są takie nie? sytuacje, że tak jest i to czasami zaskakuje. Mam nadzieję, że wszystkich pozytywnie. I żeby takich sytuacji było jak najwięcej, tego życzymy. No właśnie poruszyła Pani kolejny taki wątek, właśnie ta blokada psychologiczna, tak? Często też widzę, że są takie przepychanki, że niepłodność to właśnie taki stan przejściowy, bo to jest właśnie jakaś blokada psychologiczna, jakieś proste czynniki, więc dobrze, od razu Pani o tym też wspomniała. Teraz chciałabym przejść kroczek dalej. Będąc przy in vitro, chciałabym też dopytać i rozwić tutaj właśnie jeszcze wątpliwości. Dodatkowe metody właśnie zwiększające skuteczność in vitro stosuje się dopiero po nieudanym transferze. To jest mit, czy to jest prawda? I jakby Pani mogła też kilka słów powiedzieć o tym, jak in vitro się zmieniło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czy rzeczywiście powstało wiele metod wspomagających skuteczność IVF? No, tak, to jest niesamowita przepaść w tych tak naprawdę około no, 30 latach, gdzie in vitro zaczęło no, zmieniać życie wielu osób, tak? Natomiast no, pierwsze początki in vitro no, to było na etapie takim, że po prostu pozaustrojowo głównie w przypadkach sytuacji, kiedy zastępowali czynnik jajowodowy, tak? Na przykład niedrożność jajowodów była takim wskazaniem, to zapłodnienie pozaustrojowe, czyli pobrane komórki jajowe z plemnikiem jeszcze bez wszczepiania bezpośrednio tego plemnika, bez wstrzykiwania go do komórki jajowej. To był ten etap taki początkowy, tak? Natomiast teraz mamy szereg ulepszeń tej metody, właśnie to, o czym wspomniałam, czyli już nie jest tak, że to plemnik samodzielnie łączy się z komórką jajową, ale jest też możliwość selekcji plemnika, czyli wybrania jego tej najlepszej formy, która ma najlepszą potencjalną szansę na zapłodnienie tej komórki. Są różne te metody, chociażby selekcji tych plemników, tak? Gdzie embriolodzy później mogą wstrzykiwać ten najlepszy wybrany plemnik. Są to metody, które używane są przy udziale kwasu hialuronowego, są to metody przy udziale specjalnych, bardzo dokładnych mikroskopów, które można użyć do selekcji plemników. Są też inne procedury, które z kolei mogą umożliwić lepszą implantację zarodka, tak? Są procedury takie jak assisted hatching, jak embryo glue, które jakby poprawiają te wszystkie procedury, które są wykonywane podczas zabiegu. Natomiast do nich też my mamy określone wskazania, tak? To nie jest tak, że jeżeli jest para, która jest kwalifikowana do in vitro i powinna zastosować wszystkie te metody, to wtedy będzie najlepszy efekt i wtedy na pewno uzyskamy ciążę. Tak to nie działa. To są metody, które są stosowane w sytuacji, kiedy mamy
duże wyjściowe problemy, tak? Czyli na przykład bardzo zaawansowany czynnik związany z nasieniem, gdzie są na przykład pojedyncze czy uszkodzone te plemniki, musimy wybrać te najlepsze. Czasami są sytuacje, kiedy dlatego te procedury są wybierane bardzo indywidualnie, dobierane w zasadzie też bardzo często przy konsultacji z embriologami, dlatego żeby dostosować je do danego problemu, z którym jest para. Więc jakby metod jest bardzo, bardzo dużo, które można zastosować, żeby polepszyć i uskutecznić metodę in vitro. Natomiast to nie jest tak, że zastosowanie ich w każdym przypadku ma sens, tak? Są sytuacje, gdzie na przykład nie ma potrzeby stosowania żadnej z tych metod ulepszania i tak odnosi się sukces, w związku z czym tutaj to jest też dobierane dosyć indywidualnie. Pani doktor, mutacje genu MTHFR. Chciałabym, żebyśmy tutaj też rozwiały wątpliwość. Czy jest właśnie poważną przyczyną niepłodności? Bo coraz głośniej mówi się, że ta mutacja nie jest niczym poważnym, ale informacje w internecie sieją taki niepokój wśród kobiet starających się o dziecko, bo w rzeczywistości mutacje te ma wiele ludzi. Czy to prawda, że panie nie powinny na własną rękę robić takiego badania, bo laboratoria mają w swojej ofercie właśnie coś takiego i można je wykonać bez skierowania? Zrobiła się bardzo duża moda na to badanie, tak, właśnie i najczęściej się zdarza tak, że pacjentki samodzielnie wykonują to badanie, przychodzą i myślą, że to jest ta przyczyna, że tutaj naprawdę zastosujemy coś i będzie efekt i to jest już etap leczenia. Absolutnie, badania pokazują, że nie ma uzasadnienia w ogóle dla oznaczania tej mutacji w kierunku czy poronień nawracających, czy wad na przykład układu nerwowego, czy właśnie w kierunku dziedzicznych trombofilii. Absolutnie nie jest to potrzebne badanie. Tak naprawdę 50% populacji takiej u nas, tak, w Polsce ma tę mutację MTHFR. I ona w żaden sposób tutaj nie generuje nam problemów z płodnością. W związku z czym nie tędy droga, tak? Ja wiem, że teraz jest taka moda, żeby właśnie robić sobie jak najwięcej badań i immunologicznych i właśnie takich związanych z krzepliwością, natomiast nie ma to w ogóle przełożenia i badania pokazują, że nie jest to ta przyczyna i nie tędy droga w szukaniu polepszenia tutaj drogi w kierunku zajścia w ciąży. Więc nie ma uzasadnienia to badanie i tak jest też w ogóle wytycznych, które są dedykowane i dla nas ginekologów, w związku z czym tym bardziej robienie badań na własną rękę tego typu nie jest potrzebne. Angelika, Hania, Kasia, ja widzę Wasze pytania i na pewno je odczytam dla Pani doktor, ale jeszcze kolejne pytanie, endometrioza. Rozprawmy się teraz Pani doktor z endometriozą. Czy ona powoduje niepłodność, czy jednak jest inaczej, skoro wiele kobiet z tą chorobą jednak zachodzi w ciąży? Jest to prawda, fałsz czy półprawda z tą endometriozą? To znaczy tak, jedną z komponentów endometriozy jest trudność z zajściem w ciąży. To jest to fakt, tak? Co nie oznacza, że pacjentki, które mają endometriozę, zawsze będą mieć problem z zajściem w ciąży. Są oczywiście różne stopnie zaawansowania tej endometriozy. Są pacjentki, które mimo endometriozy nie będą mieć problemu z zajściem w ciąży. Natomiast warto się skupić, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie endometriozy, czy jeżeli jest ona zdiagnozowana, to warto się skupić właśnie tutaj w tym kierunku, ponieważ ona w dużej mierze ogranicza płodność i stwarza właśnie te problemy, trudności z zajściem w ciąży. Jeżeli jest bardzo zaawansowana endometrioza, trzeci, czwarty stopień, tym bardziej, jeżeli jest dłuższy czas starania się o ciążę, to jest kwalifikacja już do leczenia takiego bardziej zaawansowanego, jaką jest metoda in vitro. To też trzeba bardzo mocno brać pod uwagę. Oczywiście to też nie oznacza, że pacjentka, która ma rozpoznaną endometriozę trzeciego stopnia i na przykład nie akceptuje tej metody leczenia i będzie się starać o zajście w ciążę drogą naturalną, że w nią nie zajdzie. To tak nie jest, bo ma szanse na zajście w ciążę, tylko znacznie niższe, tak?
może się zdarzyć, że uzyska tą ciążę w szybszym czy dłuższym czasie, może się zdarzyć, że tej ciąży nie uzyska. Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast no, opieramy się na badaniach, tak? Opieramy się na pewnej wiedzy, która jakby też stwarza najlepsze szanse na zajście w ciążę. Czasami no, zabieranie sobie tego czasu przez sam fakt po prostu, że na przykład no, pewnych metod się nie akceptuje, a później taka myśl, że no, in vitro zawsze zadziała, tak? Na przykład za te 5 czy 7 lat, też nie jest właściwym myśleniem. Też się często z tym spotykam, że my jeszcze teraz będziemy próbować, jeszcze się będziemy starać, a to później najwyżej się uda. No, najtrudniej jest właśnie powiedzieć, czy postawić taką diagnozę, no, że na pewne rzeczy jest za późno. I to są tak naprawdę no, tutaj w tej dziedzinie właśnie starań się o ciążę jedne z najtrudniejszych diagnoz, tak, że na coś jest za późno. W związku z czym trzeba sobie jakby zdawać sprawę z tego, że pewien proces, takim jakim jest endometrioza, bo to jest proces, który się też rozwija, to też jakby i ewoluuje. W związku z czym na pewnym etapie, na którym my to diagnozujemy, może być to drugi, może być to trzeci stopień zaawansowania, ale za rok, dwa może być jeszcze bardziej zaawansowany, tak? Nie zawsze jesteśmy w stanie zbadać dalsze tempo rozwoju i ten stopień zaawansowania w późniejszym czasie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w znacznej mierze endometrioza ogranicza płodność, ale nie umożliwia jakby całkowicie, tak, zajścia w ciążę. Natomiast są te kryteria takie, które, no, którym my się posługujemy, tak, jakim jest właśnie stopień zaawansowania tej endometriozy, gdzie powinniśmy poinformować parę o tym, że kwalifikuje się do metody o największej skuteczności, jaką jest in vitro. Poruszyła Pani kolejny raz taki właśnie wątek, gdzie chciałabym też właśnie rozwiać wątpliwość. No, wiele par, wiele ludzi, którzy się decydują na in vitro, no i wszędzie słyszą, tak, in vitro, że to metoda najpewniejsza i najskuteczniejsza. No właśnie, trudno im potem zrozumieć, no właśnie, że za tym pierwszym razem się nie udaje. Jakby Pani była też uprzejma rozwiać tą wątpliwość. In vitro powinno udać się za pierwszym razem. Fakt czy mit? To jest bardzo trudny właśnie mit do przewalczenia. Tak, bo takie jest troszeczkę myślenie, że to jest zawsze, że to skoro to jest metoda już ta taka ostateczna, z najwyższej półki, to ona musi się udać, tak? To już jest rzecz, która jest tak zaawansowana, że zawsze musi być skuteczna. No niestety tak nie jest. My też zawsze staramy się określić tą skuteczność w oparciu o parametry danej pary, tak? Zupełnie inaczej będzie się szacować tą skuteczność w sytuacji, kiedy mamy do czynienia na przykład z bardzo niskim poziomem AMH, z wiekiem kobiety na przykład tam 38-39 lat, czy jeszcze osłabionymi parametrami nasienia i jeszcze na przykład do tego endometriozą, czy pacjentkę, która przebyła jakieś zabiegi w obrębie jamy brzusznej. Inaczej zupełnie w sytuacji, kiedy mamy pacjentkę z niedrożnymi jajowodami, bardzo dobrą rezerwą jajnikową i młodym wiekiem, tak? To są zupełnie dwa różne stopnie szacowania tej skuteczności. W związku z czym nie jest nigdy tak, że w ogóle w medycynie trudno mówić o tym, że są jakieś metody, które zawsze dają pewną stuprocentową skuteczność. To jest wszystko zależne od tego, no, jakie mamy parametry. W związku z czym to warto też jakby omówić zawsze z parą, tak, czy powiedzieć, no, szacunki tych skuteczności są różne, oczywiście kliniki różne też podają i badania naukowe podają różne stopnie skuteczności, tak, dla in vitro, czy to jest 30-50%, prawda, bardzo różnie. Natomiast no, warto to indywidualnie też omówić z daną parą, żeby mieć tą świadomość, tak, że to nie jest metoda, która zawsze się uda, która zawsze będzie, na którą zawsze będzie czas też, tak? Bo jeżeli będziemy mieć już skrajnie niską rezerwę jajnikową, czy nie mamy możliwości przeprowadzenia tej procedury, no to oczywiście są też inne formy leczenia, jak dawstwo nasienia, czy dawstwo ocytów, jak adopcja zarodków. Są różne te inne metody leczenia, które można zaproponować, natomiast no,
Wiadomo, że pary zawsze skupiają się na tym, żeby uzyskać ciążę ze swoich biologicznie komórek. I to też ma swoje ograniczenia. Tak jak wcześniej sobie mówiliśmy o tych ograniczeniach związanych z naturą, tak, że mamy swój licznik i mamy swoje limity, to tutaj tak samo są ograniczenia, jeśli chodzi o in vitro. No dobrze. Niepłodność idiopatyczna, pani doktor. Jeśli nie ma przyczyny, to nie ma choroby. Fakt czy mit? No nie można tak powiedzieć, są też inne choroby, które no nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego występują, a są i są stwierdzone. To myślę, że jest taka dosyć trudna grupa pacjentek, bo czy pacjentów par, tak, z którymi mamy do czynienia, bo my też chcielibyśmy zawsze znaleźć przyczynę, tak? Zawsze gdzieś tego szukamy, jeszcze diagnozujemy i chcielibyśmy po prostu, no wtedy można najlepiej pomóc przyczynowo. Natomiast no, jest to zdefiniowane i jest to określone, że no, te około 20% par, które borykają się z problemem niepłodności, nie będą mieć zdiagnozowanej przyczyny i to też jest diagnoza. I to też jest na pewnym etapie kwalifikacja właśnie do zaawansowanego leczenia. W związku z czym być może jeszcze w toku rozwoju nauki będziemy mogli poznać szersze jeszcze przyczyny, czy dogłębną tą diagnostykę, która pozwoli w tej grupie jeszcze odkryć pewne rzeczy. Na tym etapie wiemy tyle, że to jest na razie ograniczenie z naszej strony, ze strony nauki i diagnostyki, i też stawiamy taką diagnozę jako niepłodność idiopatyczna i kwalifikujemy do leczenia. W związku z czym, przez to, że nie jest poznana przyczyna, nie można powiedzieć, że choroba nie istnieje. Chciałabym dotknąć teraz takiego innego troszeczkę tematu. Wiele pań, no, które podchodzą właśnie do leczenia niepłodności, no, przechodzi trudną czasami drogę, różne perypetie, i czasami zdarza się tak, że po takich perturbacjach, na przykład któraś z pani traci jajnik bądź jajowód. No i właśnie w takich przypadkach, pani doktor, brak jednego jajnika bądź jajowodu uniemożliwia nam zajście w ciążę naturalną? Nie, absolutnie nie. I no, czasami, znaczy, często się tak zdarza, że jeżeli mamy sytuację, że jest dobra rezerwa jajnikowa, to oczywiście sobie określamy i monitorujemy w takiej sytuacji, jak przebiega proces owulacji u takiej pacjentki, jak najbardziej. Jeżeli jest drugi jajowód drożny i ten drugi jajnik funkcjonuje w sposób prawidłowy, to nie mamy innych dodatkowych czynników, które ograniczałyby płodność. Jak najbardziej w sposób naturalny zachodzą w ciąży dziewczyny. To tutaj nie ma powodów, dlaczego miałoby być inaczej, tak? Oczywiście to też jest sytuacja taka, że warto na to zwrócić uwagę, że w sytuacjach, kiedy były jakiekolwiek wykonywane zabiegi w obrębie jajnika czy w obrębie jamy brzusznej, to warto gdzieś tam brać pod uwagę kwestię oznaczenia właśnie rezerwy jajnikowej, bo ona może być obniżona, znaczy zawsze będzie obniżona, natomiast no, warto mieć taką świadomość, w jakim ona jest zakresie. Czasami też no, w zależności od tego, z jakiego powodu doszło do utraty tego jajowodu, którego nie ma, to warto zająć się diagnostyką i sprawdzeniem, czy ten drugi jajowód na pewno jest drożny, żeby nie ryzykować właśnie ciąży naturalnej w przypadku na przykład, że jest ryzyko, że są wzrosty w obrębie jamy brzusznej i na przykład może być ryzyko ciąży pozamacicznej w tej sytuacji. Ale jak najbardziej na ciążę naturalną przy dobrych parametrach i braku innych jakichś czynników jest szansa. No dobra, to lecimy do kolejnego. Ciąża biochemiczna zdarzają się tylko w przypadku niepłodności? Nie, absolutnie. Tak naprawdę bardzo dużo kobiet w ogóle jest, jak pokazują statystyki, co druga kobieta
teoretycznie roni na pewnym etapie swojego życia, nawet o tym nie wiedząc, czyli to jest tak zwana ta ciąża biochemiczna, na przykład przesunięcie miesiączki o pewien czas i nie wszystkie pacjentki, tylko te, które bardzo się starają o ciążę, to robią te testy tak bardzo skrupulatnie, już tam w 26 dniu cyklu na przykład, to one są w stanie wyśledzić tą ciążę biochemiczną i wiedzieć, czy na pewno ona była. Natomiast to jest zjawisko, które bardzo powszechnie występuje w naturze, tak, w fizjologii człowieka, że pewne błędy, które powstają na etapie wczesnej ciąży, są w sposób naturalny eliminowane i właśnie pod takim kątem, że ten zarodek na takim bardzo wczesnym etapie obumiera i no i jeżeli pacjentka sobie w miarę wcześnie zrobi badanie w tym kierunku, w kierunku ciąży, no to wie o tym, że ta ciąża biochemiczna była, część pacjentek nie wie, ale to jest bardzo powszechne zjawisko i nie dotyczy absolutnie tylko pacjentek z problemem niepłodności, ale wszystkich kobiet. No dobrze, moi drodzy, transmisja będzie zapisana, bo Agata się tutaj pyta, tak, będzie zapisana transmisja, jak zwykle będzie na naszym kanale YouTube Płodność.pl TV, tam sobie będziecie mogli spokojnie jutro obejrzeć, albo jak się zakończy ta transmisja, to możecie sobie ją odtworzyć na naszym Facebooku Niepłodni Razem, więc spokojnie będzie dla Was dostępna cały czas. A tymczasem chciałabym właśnie od innej Agaty zadać pytanie. Też często się spotykam właśnie z tym, to też rozwiejmy tutaj wątpliwość, pani doktor, czy jest możliwe, że dana para ma większe szanse na ciążę, ale z innym partnerem. Jak to jest? No oczywiście, że tak. No, w sytuacji na przykład, kiedy mamy do czynienia na przykład z czynnikiem męskim, to jak najbardziej, tak? Czy no, w obie strony to działa. No niestety tak jest, że niepłodność czy trudności z zajściem w ciąży no, dotyczą pary, czyli tej konstelacji takiego zestawienia właśnie tych parametrów i po stronie kobiety i mężczyzny, że czasami właśnie w takim zestawie nie udaje się zachodzić w ciąży. Oczywiście to jest bardzo złożony problem, bo tak jak mówię, no, on może dotyczyć takich bardzo dużych problemów, jak na przykład taki duży czynnik męski, czy ograniczona płodność z uwagi na rezerwę jajnikową, może być związana z czynnikiem immunologicznym, czy po prostu właśnie z tą kwestią niepłodności idiopatycznej, ale no, no są te sytuacje i one się jakby potwierdzają, tak, wielokrotnie. No dobra, pytanie o rozwianie wątpliwości. Od Agnieszki, ciach. Przyznam, że pierwszy raz widzę. Osocze przed transferem. Czy pomaga rzeczywiście w implantacji? Prawda czy mit? No tego typu działania, jak stosowanie osocza, czy są teraz różne procedury związane z immunologią, czy nawet z pewną taką troszeczkę rewitalizacją jajników, jak ta taka mikrodermabrazja jajników, tak, różne tego typu rzeczy, no nie mają żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych. To są próby, być może drogi szukania jakiegoś polepszenia. Natomiast no, tak jak mówię, nie ma to uzasadnienia w żadnych badaniach, tak samo pewne kwestie, które są związane z immunologią, które dosyć też często są powszechnie stosowane, również nie, no, nie mają potwierdzenia, w związku z czym są to troszeczkę czasami traktowane jako metody eksperymentalne. Osocze jest teraz też dosyć modne no, w wielu dziedzinach, tak, i w szerokiej medycynie, natomiast nie można tutaj powiedzieć, że ono będzie skuteczne i będzie poprawiać implantację. Bardziej zawsze, jeżeli są jakieś problemy związane z implantacją, to trzeba byłoby diagnozować, tak, czy gdzieś nie jesteśmy w stanie wykryć jakiegoś problemu i mu zaradzić tymi metodami, które są o udowodnionej skuteczności. Hania pyta, już wyświetlę, czy to prawda, że skuteczność in vitro wynosi 30%? Nie można tego tak uogólniać, bo można powiedzieć czasami, że in vitro mieści się w skuteczność in vitro mieści się w granicach może 30 czy 50 nawet procent, są różne dane. To jest wszystko bardzo indywidualne, to o czym wcześniej mówiłam, to dotyczy danej pary i
jesteśmy w stanie mniej więcej to na zasadzie właśnie i badań, i swojego doświadczenia oszacować, tak? Część par ma szansę na taką skuteczność rzędu 30 czy 50%, część par szacujemy to, tą skuteczność na około 10%, część u części na kilka procent, tak? Mając te parametry, które my u danej pary diagnozujemy i które po prostu jakby kwalifikujemy do tej procedury. W związku z czym samo w sobie takie ogólne określenie jest zbyt ogólne, może tak. Może trzeba podać zakres, tak, że to jest między 30 a 50% przy dobrych parametrach. Jeżeli mamy słabsze parametry czy trudniejszą sytuację, ta skuteczność jest niższa. Ale no, warto zawsze też podjąć próbę dla tej skuteczności, nawet jeżeli ona będzie ona obniżona. Kolejne pytanie o rozwianie wątpliwości jest od Kamili. Czy AKAR 150 zaburza owulację? Czy to prawda, czy mit? Nie wiem, na jakiej zasadzie miałby AKAR zaburzać owulację. U części pacjentek jest stosowany AKAR z różnych powodów, w związku z czym nie powinien tutaj mieć wpływu na zaburzenia owulacji. Jeżeli nie ma innych zdiagnozowanych przyczyn zaburzeń owulacji, jeżeli występują zaburzenia owulacji, to trzeba diagnozować te zaburzenia owulacji najczęściej na tle hormonalnym. Dobrze, moi drodzy, kolejne pytania będą zaraz. Tymczasem chciałabym wrócić do swojej listy pytań. AMH, pani doktor, AMH to jest badanie profilaktyczne? To jest mit czy fakt? To jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Spotykamy się, znaczy ja generalnie jestem za wykonywaniem tego badania, za oceną ogólnie, nawet jeżeli pacjentki gdzieś tam odciągają w czasie starania się o ciążę, to warto po prostu dla samej swojej wiedzy i swojej świadomości wiedzieć, na jakim etapie jest ten zegar biologiczny i ten potencjał płodności. Niestety coraz częściej spotykam się z sytuacją, że u młodych dziewczyn, gdzie raczej no, nie do końca moglibyśmy się spodziewać niskich wyników poziomu AMH, właśnie z tym się spotykamy i wtedy troszeczkę trzeba zaktywować się w metodach leczenia, tak, i przyspieszyć troszeczkę pewne działania. Ja jestem jak najbardziej za wykonywaniem tego badania, czy profilaktycznie. Trudno powiedzieć, no, każdy z nas jakby ma inne podejście do pewnych rzeczy. Niektórzy robią sobie morfologię co roku i poziom TSH, mimo że nic im nie dolega i nie chorują, ale dzięki temu być może wyłapią sobie dużo wcześniej pewne zaburzenia, tak? I są różne podejścia, natomiast no, są sytuacje, kiedy raczej powinno się zbadać poziom tej rezerwy jajnikowej, zwłaszcza wśród pacjentek na przykład, które miały zabiegi operacyjne na jamie brzusznej, no, zwłaszcza na jajniku, gdzie później po operacji może ta rezerwa znacznie spaść, tak? Tak samo my nigdy nie wiemy, z jaką rezerwą my startujemy, tak? I jak szybko ona spada. Dużo też jest kwestii i z tym też jest duży problem z przedwczesnym wygasaniem czynności jajników i z pacjentkami, które na nieregularne miesiączki dostają tabletki antykoncepcyjne po prostu bez żadnej diagnostyki. No i tak biorą na przykład kilka lat i później się okazuje, że je odstawiają, bo chcą starać się o ciążę i jest problem i nie ma miesiączek i co teraz? No i na przykład okazuje się, że tej rezerwy nie ma, tak? Bo było zamaskowane stosowaniem antykoncepcji właśnie ten problem z zaburzeniami hormonalnymi, jakim była przedwczesne wygasanie czynności jajników. W związku z czym ja jestem za oznaczaniem poziomu AMH. Tak samo czasami warto zobaczyć, jakie jest tempo spadku, bo ono też jest różne. To jest dla takiej swojej wiedzy i swojego komfortu, że no, wiemy, na jakim etapie jesteśmy i żeby później nie żałować pewnych rzeczy, że nie zrobiło się prostego badania z krwi, tak, które gdzieś tam mogło przyspieszyć pewne kwestie, no to jest już nieodwracalna rzecz, tak? Ta rezerwa jest nieodwracalnie tracona i my tego już nie zmienimy. W związku z czym, dzięki temu, że mamy ten marker,
dużo łatwiej możemy się poruszać w tych kwestiach, w tych diagnozach, w tych kwalifikacjach. No, czasami się spotykam też no, z takim troszeczkę trudnym zjawiskiem, że na przykład jedno oznaczenie jest rzędu na przykład niższego, tak? Na przykład tam 1,8, a po roku czasu na przykład 2,3, tak? I gdzie tu jest jakaś logika? Przecież ten marker zawsze powinien spadać, bo ta rezerwa maleje z czasem, tak? No to jest kwestia już innych rzeczy, kwestia odczynników stosowanych do znaczenia laboratorium. Na pewno nie jest tak, że ktoś miał niższą rezerwę i ona urosła, tylko samego oznaczenia. W związku z czym ja raczej zachęcam i raczej skłaniam do tego, żeby to badanie wykonywać. Ono nam dużo wnosi i dużo rzeczy przyspiesza, zwłaszcza, że nie jesteśmy, tak jak mówię, w żaden sposób tutaj w stanie ingerować czy poprawiać tego parametru i rezerwy. Tak jak Pani, ja również osobiście jestem za tym, żeby badać to AMH i tylko czuję duży niepokój, że wiele Pań po prostu o tym nie wie, dokładnie, żeby zbadać, i to jest największą moim zdaniem bolączką, więc moje drogie, pamiętajcie, zbadajcie AMH, żeby nie było za późno, żeby potem właśnie czasu się nie cofnie, tak? A dzięki temu badaniu no, możemy dowiedzieć się bardzo, bardzo, bardzo wiele na temat swojego stanu zdrowia. I odnośnie AMH, pozwolę sobie, tutaj właśnie jest pytanie od Agaty, właśnie, ale to już mniej więcej Pani odpowiedziała na to pytanie. Ciach, ciach, tylko poprawię tutaj literówkę. To chyba tak miało być. Poprawiłam, Agata, Twoją literówkę. Czy jest możliwe, że AMH może mieć różne wartości? W tamtym roku miało 1, a w tym 4. No, to jest właśnie dosyć trudna kwestia. Ja też się coraz częściej niestety spotykam z tego typu takimi dysproporcjami. Absolutnie nie może tak być. Któryś z tych wyników nie jest właściwy. To oczywiście też jest zawsze do zweryfikowania w tym, co my jesteśmy w stanie zobaczyć w obrazie USG, tak? Ponieważ no, jajnik z AMH na poziomie 4 no, wygląda zupełnie inaczej niż ten na poziomie 1, tak? Czyli my przez takie oceny AFC, czyli ilości tych potencjalnych pęcherzyków, które mogą brać udział w rekrutacji, w owulacji, do owulacji, jesteśmy w stanie to też ocenić. Oczywiście też no, kolejnym takim hormonem, na którym dość mocno zwracam uwagę, jest ocena FSH w około 3 dniu cyklu, która też nam troszeczkę zweryfikuje ten poziom. Też inne parametry hormonalne, tak? No, takiej różnicy nie może być, jest to na pewno gdzieś pewien, być może, no nie mówię, że błąd laboratoryjny, ale no, pewne oznaczenie, które na pewno nie ma przełożenia na fizjologię, tak, na Pani organizm. W związku z czym tutaj jest to po prostu do zweryfikowania. No, zawsze to jest najtrudniejsze, wiadomo, który z tych wyników jest właściwy, bo są dwa i one są skrajnie różne. To wtedy rozpatrujemy to jeszcze pod kątem albo kolejnego oznaczenia, które będzie zbliżone do którejś z tych dwóch wartości, albo też właśnie w ocenie tych dodatkowych parametrów, jak ilość pęcherzyków w jajniku, jak przebiega mniej więcej stymulacja, chociażby taka monostymulacja, czy ten poziom FSH, jak wygląda, i innych hormonów. To jeszcze jesteśmy w stanie po prostu porównać i zweryfikować, która z tych wartości jest bardziej prawdopodobna. No dobrze, wróćmy do naszych mitów. Pani doktor, wiem, że jest Pani dietetykiem klinicznym. No i muszę poruszyć tutaj pewną ważną też kwestię i rozwiać właśnie wątpliwość. Niepłodność może wyleczyć dietą. Fakt czy mit? No, czy rzeczywiście właśnie ta zmiana odżywiania ma właśnie taki duży wpływ na poprawę płodności kobiet i mężczyzn? No jak wyjaśnić na przykład, Pani doktor, ten fenomen? No na pewno Pani słyszała postu dr Dobrowskiej, który dla setek, jak nie tysięcy kobiet stał się takim jakimś kluczem do zajścia w ciążę. No na forach i w grupach zamkniętych, facebookowych, skupiających właśnie ludzi stosujących ten post. No jest mnóstwo historii o tym, że po miesiącu, dwóch, od zakończenia właśnie takiej terapii para zachodziła w ciążę. No więc Pani doktor, jak to jest?
Oczywiście no, dieta ma duże znaczenie nie tylko dla płodności, ale dla ogólnego funkcjonowania organizmu. No, oczywiście zawsze pytanie, jaka wcześniej była ta dieta, ta przed zastosowaniem tego postu, czy przed zastosowaniem jakiejś innej diety, która wpływała korzystnie na płodność. Ja zawsze mówię, że dieta to jest styl życia, to jest nie tylko to, co sobie zastosujemy przez miesiąc i to ma wpłynąć na poprawę funkcjonowania organizmu. Tak nie jest. Jakby każdego dnia w tym wszystkim, nad czym sobie pracujemy, swoim stylem życia, to pracujemy na ogólny dobrostan, tak? Jak najbardziej stosowanie diety, i to nie tylko w zakresie poprawy płodności, ale jest specjalna dieta, którą możemy stosować w endometriozie, specjalna, którą możemy stosować w zespole policystycznych jajników, też dieta, która poprawia parametry nasienia. Czasami naprawdę obserwuje się duże, znacząco dużo poprawy seminogramów na przestrzeni no, tych 2-3 miesięcy, kiedy robimy kontrolę. To ma duże znaczenie. Natomiast nie zawsze jest tak, że to ma jedyne znaczenie. Zazwyczaj no, pewne są popełniane wcześniej błędy dietetyczne, żywieniowe, stosowanie różnego rodzaju produktów, które nie służą, czy też używek, tak, i innych rzeczy, gdzie po wyeliminowaniu tego organizm jakby no, ulega poprawie, tak, i te parametry, jeśli chodzi o jakość czy nasienia, czy komórek też. Natomiast no, też nie jest tak, że zawsze dietą jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem. To jest coś, czym my sobie wspomagamy płodność, wspomagamy nasze funkcjonowanie organizmu. I to jest też niezbędna część leczenia czy funkcjonowania. Jak najbardziej ją popieram i to wszystko jakby warto też się na tym skupić. Oczywiście zazwyczaj to jest gdzieś też najczęściej spychane na bok czy w leczeniu, bo dużo bardziej, dużo lepiej jest gdzieś łatwiej zastosować leki czy pewną metodę, tak, wspomagającą płodność. Natomiast też, żeby to rozumieć w ten sposób, że czasami mamy ten czas i tą możliwość, kiedy my wprowadzamy te wszystkie rzeczy i dietę i pewne produkty, które są suplementami wspomagającymi płodność, oczywiście tak. Natomiast to też nie jest tak, że to nam zastępuje zawsze leczenie. To jest też coś, co wspomaga, co czasami jakby poprawia parametry na tyle, że w sposób naturalny można zachodzić w ciążę, jak najbardziej, ale to wszystko jest też indywidualne, w zależności od tego, gdzie mamy problem, z czym mamy do czynienia i ile mamy czasu na pewne rzeczy. To jest bardzo indywidualne. Ja jestem za tym, żeby stosować. No, też, tak jak mówię, rzadziej się zdarza tak, że pacjenci wolą stosować dietę niż stosować leczenie. Bardzo fajnie, kiedy tak jest, kiedy to wprowadzają i łączą te dwie rzeczy. Jest to coś, co jest jakby jedną z komponent leczenia, tak? Ono też zawsze będzie nam korzystnie wpływać na zdrowie. Nie jestem za dietami, które są czymś skrajnym, czymś stosowanym przez miesiąc, czymś, co jest dużym ograniczeniem pewnych produktów. To też nie jest tak, że trzeba stosować pewne detoksy, bo organizm potrzebuje na bieżąco pewnych składników, które trzeba mu dostarczać, i układ hormonalny tak samo. Ale jestem za zdrowym stylem życia, za taką rozsądną, zdrową dietą, oczywiście bardzo też zindywidualizowaną, dobraną do tego, czy jakieś schorzenie występuje, czy coś dominuje, czy coś możemy sobie poprawić. Tak naprawdę w naturze jest bardzo dużo lekarstw, w cudzysłowie lekarstw, które możemy sobie w sposób naturalny właśnie stosować, żeby poprawić no, swoje zdrowie, czy płodność, czy kondycję różnych rzeczy, tak? I tutaj w zależności od tego, czy mamy endometriozę, czy mamy PCOS-a, czy mamy insulinooporność, czy mamy inne jeszcze problemy, to po tą dietę warto sięgać. No dobrze, pani doktor, teraz takie pytanie od mojej imienniczki, ale też fajne pytanie. Zawsze myślałam, że że tabletki antykoncepcyjne blokują wzrost pęcherzyków, dzięki czemu nie zużywają się i rezerwa nie zmniejsza się. Proszę o komentarz, czy podczas właśnie brania tabletek rezerwa zużywa się, czy nie?
Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że zastosowanie tabletek antykoncepcyjnych zastopuje nam tą rezerwę, zamrozi ją na przyszłość. Tak to nie działa. Tabletki antykoncepcyjne blokują owulację, tak? Zawsze jest pewna pula pęcherzyków w każdym cyklu każdej kobiety, która jest rekrutowana do tego, że ona ma potencjał do wzrostu, do owulacji. Jeden pęcherzyk, zazwyczaj jeden, staje się pęcherzykiem dominującym, który rośnie i ma za zadanie właśnie owulować w danym cyklu. My, stosując tabletki antykoncepcyjne, blokujemy owulację, czyli ona nie dochodzi do tej owulacji, natomiast ta pula tych pęcherzyków jest tracona. Co miesiąc, zawsze tak jest. I to niezależnie od tego, czy stosujemy antykoncepcję, czy nie. Gdybyśmy szli takim tokiem myślenia, że antykoncepcja nam zamraża tą rezerwę w taki sposób, no to zapewne to by było idealne rozwiązanie dla wszystkich kobiet, które chcą po prostu jakby poświęcić ten początkowy czas na przykład na karierę, na rozwój i inne rzeczy, a później sobie po prostu przestać stosować antykoncepcję i zostać z poziomem AMH na przykład w wieku 38-40 lat takim odmrożonym teraz takim jak wcześniej podczas włączenia tej antykoncepcji. No tak to nie działa. Zawsze ta rezerwa jest stracona, obojętnie. My tutaj nie hamujemy utraty rezerwy jajnikowej przy stosowaniu antykoncepcji. Antykoncepcja tylko hamuje nam owulację. Tak ona działa. No dobra, na protechnologię, pani doktor. Ten temat też bym chciała poruszyć. No właśnie, czy naprotechnologia wystarczy, by wyleczyć niepłodność? Jak to jest z tą naprotechnologią? Kiedy działa, a kiedy nie działa, pani doktor? Znaczy, mnie zawsze dziwi fakt, że ktoś jakby mówi, że naprotechnologia leczy niepłodność. Naprotechnologia jest naturalnym sposobem planowania płodności, można tak powiedzieć. Naturalny sposób planowania płodności, czyli obserwacji cyklu, jakby skupienia się na tym, czy zachodzi owulacja, śledzenia jego. I to zarówno w formie takiej, żeby śledzić ten cykl celem uniknięcia ciąży, jak i celem zajścia w ciąży. Tak? W różnym zakresie. Tak? Podobnie cała diagnostyka i leczenie, diagnostyka niepłodności, którą stosuje się i w klinikach, i którą stosują lekarze monitorujący pacjentki, opierają się na tych samych zasadach takiej diagnostyki, obserwacji cyklu, sprawdzania, czy jest owulacja. To tutaj jakby jest niezmienne. Natomiast no, w mojej opinii naprotechnologia nie zajmuje się leczeniem, tylko właśnie obserwacją, diagnozowaniem takiego naturalnej płodności człowieka, tak? W sytuacji, kiedy nie ma żadnych problemów, czy jeżeli są takie problemy, które jakby rozwiązują się na etapie po prostu no, sprawdzenia, czy ta owulacja zachodzi w sposób prawidłowy, albo kiedy ona zachodzi, to jak najbardziej tutaj ta metoda ma swoje zastosowanie na takim etapie. Ale to jest etap taki bliżej fizjologii niż sytuacji, kiedy mamy do czynienia z problemem niepłodności. Jeżeli są inne zaawansowane problemy, jak na przykład niedorożność jajowodów, zaawansowana endometrioza, czy taki poważny czynnik męski, to tutaj no, nie ma możliwości po prostu obserwacji, bo jest to wtedy no, troszeczkę błąd w sztuce, czyli no, brak możliwości pomocy i zabieranie, uważam, czasu reprodukcyjnego. W związku z czym nie jest to metoda leczenia, jest to metoda raczej obserwacji, diagnostyki, ale na takim etapie, na którym tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić komuś potencjalnie w cudzysłowie krzywdy, tak? Zabierając mu czas reprodukcyjny, czy na przykład, no nie wiem, przy niedrożnych jajowodach w kółko robienie badań, obserwacji, owulacji, cyklu. No, zdarzały mi się takie sytuacje, których ja kompletnie nie rozumiem i nie zgadzam się z nimi, bo one są po prostu dla mnie nieetyczne. W przypadku obustronnej niedrożności jajowodów przez 7 lat obserwacja cyklu i robienie badań, które no nie mają większego sensu, tak? Jeżeli oczywiście są sytuacje, kiedy ktoś nie akceptuje różnych metod tych bardziej zaawansowanego leczenia, to jest zupełnie naturalne i zrozumiałe, ale wtedy można korzystać z innych możliwości, jak na przykład adopcja czy innych sytuacji, które stanowią rozwiązanie, ale nie w ten sposób, bo to nie jest forma leczenia. Więc
te rzeczy trzeba bardzo mocno rozgraniczyć, tak? Bo zaczęło się troszeczkę robić dwie skrajności. Z jednej strony atakowanie metod, które mają w nauce mają potwierdzenie w nauce jako metody skuteczne, jak na przykład in vitro, a promowanie pewnych rzeczy, które no, nie są, nie mają poparcia w nauce. One są zatrzymane na etapie, no, tak jak mówię, obserwacji cyklu, czyli takich początków po prostu działań diagnostyki niepłodności. I to nie są rzeczy, którym my, no nie wiem, się nie zgadzamy. To są rzeczy, które my stosujemy każdego dnia, ale one są takim po prostu taką podstawą, tak? A czasami trzeba pójść etap dalej, albo jeszcze wyżej po prostu. I tak jak mówię, no, osoby, które jakby skupiają się też na pacjenci, którzy skupiają się na tego typu leczeniu czy diagnozowaniu, powinny mieć tego świadomość, tak, że to jest taki etap początkowy, taki, który się stosuje, tak jak mówię, wszędzie, ale to nie jest forma leczenia. Tutaj nic się nie leczy. Tu się tutaj bym chciała, tutaj jeszcze bym chciała bardzo mocno podkreślić i od razu też ten pewny jakiś mit rozwiać, moi drodzy. Teraz przeskoczę na kliniki leczenia niepłodności. Często się mówi, że w klinikach niepłodności to jest tylko in vitro. No to też tak nie jest, bo właśnie to są te początki. To jest właśnie para, która przychodzi do kliniki leczenia niepłodności. Proszę się tego nie obawiać, bo często jest tak właśnie, że pary boją się iść do kliniki, bo od razu będzie proponowane in vitro. No to tak nie jest. To jest dokładnie, właśnie ten początek. To jest ta właśnie taka trochę naprotechnologia, bo zaczynamy od tych najprostszych. Dokładnie. I też wydaje mi się, że pary bardzo często, bardzo późno trafiają do klinik, bo myślą, że po prostu po tych 2, 3 czy 5 latach, no to już trzeba iść na to in vitro. I ja czasami też u wielu par wcale nie zaczynam od in vitro. Czasami robimy stymulację, inseminację. Mówię, jeszcze nie teraz, to sobie spróbujemy tego i tego, bo było wiele błędów wcześniej popełnionych, które jakby... no po zastosowaniu pewnych rzeczy, no można zajść w taki sposób w ciąży po prostu naturalny, tak? Dokładnie. Czyli my to też wszystko stosujemy w klinikach leczenia niepłodności i od tego tak naprawdę wielokrotnie się zaczyna. I są takie sytuacje, że ktoś 3-4 lata po prostu no, chodził, diagnozował, coś niby robił, a wystarczy 1-2 cykle, które się zrobi i można uzyskać ciążę. I takie sytuacje się zdarzają i takie rzeczy się dzieją. Więc no... Tutaj też jest ważny czas i żeby sobie go samemu troszeczkę też nie zabierać takim właśnie mitem, że klinika niepłodności to jest zawsze in vitro. To jest tylko in vitro i zawsze in vitro i tutaj z tym mitem chciałabym też walczyć. Dlatego, że chociażby, moi drodzy, jeżeli macie problem właśnie z oczami, idziecie do okulisty, jeżeli macie problem z rakiem, idziecie do onkologa, jeżeli macie problem z płodnością, kierujcie się właśnie do najlepszych specjalistów, którzy patrzą też na to, że czas Wam umyka i czasami po prostu trzeba zrobić dalszy krok, ale to jest decyzja już potem po prostu Wasza, tak? Jeżeli jest to niezgodne z Waszym sumieniem, etyką, to oczywiście mówicie stop i koniec, ale oddajcie się zawsze w te ręce, które, no, które są fachowe. Pani doktor, chciałabym jeszcze teraz na koniec, zostawiłam dwa takie chyba najważniejsze mity, ale chciałabym do nich podejść, bo są bardzo, bardzo tutaj potrzebne, żeby też rozwiać te wątpliwości. Mrożone zarodki nie mogą być zdrowe po rozmrożeniu. Mit czy fakt? No oczywiście, że to nie jest prawda, natomiast nie wiem skąd takie pomysły się rodzą, bo jeżeli my kwalifikujemy zarodek do mrożenia, tak, czyli jeżeli on przychodzi do stadium blastocysty, bo u nas w klinice są zarodki 5-dniowe mrożone, to są oceniane przez embriologów na takim profesjonalnym poziomie i sposób właśnie mrożenia zarodków również jest, podlega takim bardzo ścisłym procedurom, to praktycznie one, te, które są po rozmrożeniu zarodki stosowane do transferów, są jakościowo tak samo dobre. A część badań oczywiście naukowych to pokazuje, że nawet te transfery z mrożonych zarodków mają lepsze efekty, zwłaszcza u pacjentek powyżej 35 roku życia, w związku z czym nie wiem w ogóle, czemu taki mit się mógł zrodzić, ale się zrodził. Oczywiście nie jest to prawda. Jak najbardziej te zarodki są zarodkami prawidłowymi i to jest bardzo dobra metoda przechowywania zarodków, tak?
No i pani doktor, najbardziej chyba dla mnie osobiście no, mit, no właśnie mit albo fakt, który jest najbardziej drażniący, no to oczywiście jest taka wiedza albo niewiedza. No właśnie, dzieci z in vitro nie rozwijają się prawidłowo i są narażone na wiele chorób. Mit czy fakt? No, to jest bardzo przykre też, że są takie opinie i krążą, natomiast absolutnie tak nie jest. Zarówno znaczy, dzieci z in vitro są tak samo zdrowe, czy tak samo narażone na wszystkie inne choroby, jak dzieci poczęte drogą naturalną. Tutaj nie ma żadnych różnic. Jedyne, co może występować, to to, że pewne zmiany, czy pewne wady, które się zdarzają, czy pewne choroby, które się zdarzają wśród dzieci poczętych metodą in vitro, wynikają po prostu z wyjściowej choroby, czyli z pewnych rzeczy i obciążeń, które dotyczą pary kwalifikowanej do tego typu leczenia. Czyli na przykład jeżeli jest endometrioza, jeżeli są inne obciążenia, tak samo są to często pary, które są w wieku późniejszym, tak? Czyli na przykład powyżej 35 roku życia, jeśli chodzi o kobiety, które mają zwiększone ryzyko występowania ogólnie wad w populacji, czy to by była ciąża metodą in vitro, czy metodą naturalną, to tak jest. I to, że występują pewne choroby czy wady, wynika po prostu z tego, że jest to niepłodność, czyli choroba, i z tych parametrów, przez które zakwalifikowaliśmy parę do in vitro. Więc tutaj samo w sobie procedura in vitro nie generuje żadnych wad. To jest tylko po prostu poza ustrojem połączenie dwóch komórek. I to, jakie te komórki są połączone, to one mają wpływ na to, czy ta wada występuje, czy nie. To one mają ten potencjał genetyczny, tą możliwość naprawy błędów, czy po prostu występowania pewnych błędów, które mogą mieć później wpływ na rozwój tego zarodka i płodu. W związku z czym sama w sobie metoda in vitro, jest to potwierdzone, nie generuje żadnych wad, nie generuje żadnych chorób u dzieci i nie wpływa tutaj na ich jakiś nieprawidłowy rozwój. To trzeba mieć taką świadomość, że tutaj pewne inne czynniki mogą to zwiększać, natomiast no tak jak mówię, niepłodność jest chorobą, in vitro jest metodą leczenia. Metoda leczenia nie generuje, tylko po prostu choroba może potencjalnie zwiększać ryzyko. Ostatnio nawet miałam przyjemność rozmawiać z jedną z panią doktor na temat jelita, że no właśnie mówi się, że w jelitach, jelita to są nasz drugi mózg i właśnie też jeżeli mama ma problem z florą bakteryjną, dziecko będzie również miało właśnie problem, bo no, dziedziczy troszeczkę w spadku po nas i stąd się potem biorą właśnie takie różne choroby czy przypadłości. No dobrze, pani doktor, teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę rozprawili się z pytaniami od naszych tutaj słuchaczy. Czy z wodniakiem i jajowodu mam szansę na ciążę? I to jest pytanie od Magdaleny. To znaczy tak, no, wodniak jajowodu, oczywiście jeżeli nie ma żadnych, ja tak jak mówię, nie znam całej historii, natomiast tutaj nie można powiedzieć, czy sam wodniak jajowodu powoduje, że nie ma szans na ciążę. To jest taka duża skrajność. Natomiast wodniak jajowodu niestety no, niesie ze sobą dwa takie potencjalne zagrożenia. Sam w sobie generuje taki miejscowy stan zapalny, niekorzystnie wpływający na proces czy implantacji, czy na proces rozwoju zarodka, a także stwarza ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jajowodowej. W związku z czym to też w zależności od tego, na jakim etapie leczenia się jest, no wodniak jajowodu raczej jest wskazaniem do tego, żeby usunąć go, żeby właśnie zminimalizować przyczynę tych dwóch zagrożeń, jakim jest ten miejscowy stan zapalny czy ryzyko ciąży pozamacicznej. Szansa na ciążę jest, szansa na ciążę jakby nie zależy w samej mierze właśnie od jajowodów, czy tylko bardziej też od innych czynników. Więc tutaj raczej w innym kontekście rozpatrywałabym tego wodniaka i jajowodu. Pytanie od Hani, to się często powtarza, to pytanie, czy jest jakakolwiek szansa na zwiększenie AMH?
Myślę, że wszyscy walczymy o Nobla i w tej dziedzinie to ktoś, kto takie coś wynalazł, to by go dostał. Tak. To jest coś, czego wszyscy bardzo mocno pragniemy i poszukujemy. No, no, jakby z punktu widzenia fizjologii nie ma takiej możliwości, chyba że wynajdziemy jakieś możliwości właśnie w cudzysłowie takiego mrożenia tej rezerwy, żeby ona się nie wyczerpywała, tak? Takiej, co wcześniej mówiliśmy o tej antykoncepcji, która by to zatrzymywała w taki sposób. Nie ma takiej możliwości. My możemy oczywiście wpływać na troszeczkę tempo spadku tego AMH, naszym właśnie stylem życia troszkę, tak? Czyli tym, czy zdrowo się odżywiamy, czy uprawiamy sport, czy mamy jakieś używki, czy ich nie mamy i tak dalej. Oczywiście to też jest bardzo indywidualne, bo jest szereg pacjentek, które bardzo mocno dbają o tą kwestię, o ten zdrowy styl życia, mimo to ich AMH jest niskie i tutaj jakby też nie jesteśmy w stanie jakby rozwikłać tego, dlaczego tak do końca jest. Natomiast szanse na zwiększenie na ten moment nie jesteśmy w stanie tego uzyskać. Oczywiście no, są różne kwestie, które można sobie stosować, na przykład tam koenzym Q10, tak, jest czymś, co może nam troszeczkę wpływać na przykład na jakość komórek, na poprawę taką w takim zakresie, żeby to tempo spadku nie było szybsze czy bardziej zaawansowane. Natomiast tutaj zwiększenie AMH, zwłaszcza jeżeli one są takie bardzo, bardzo niziutkie, to na tym etapie niestety nie. I tak jak mówię, no, z punktu widzenia fizjologii raczej nie. I kolejne pytanie. Czy in vitro może pomóc przy nawracających poronieniach oraz czy warto zbadać immunologię przed podejściem do in vitro? Oczywiście tak, jeżeli mamy do czynienia z nawracającymi poronieniami, to powinno się zbadać immunologię pod kątem zespołu antyfosfolipidowego. Tutaj taki czynnik jest bardzo ważny do wykluczenia czy potwierdzenia, czy mamy do czynienia z tym zespołem, bo to zupełnie inaczej prowadzi się w kierunku przygotowania, czy do ciąży w sposób naturalny, czy do in vitro. I tak samo w przypadku samego prowadzenia ciąży. Więc jeżeli tych nawracających poronień nie ma takiej pełnej diagnostyki, oczywiście tutaj mówię o czynniku immunologicznym w pierwszej kolejności, ale też o kwestii jamy macicy i ocenie, czy nie ma jakiegoś problemu ze stanem zapalnym w obrębie endometrium, też czasami z czynnikiem immunologicznym, bo badamy to aktualnie teraz też na etapie histeroskopii, pobrania biopsji, czy nie ma tutaj takich komórek stanu zapalnego immunologicznych też i tutaj też można jakby podjąć pewne działania, żeby być może zapobiec tym kolejnym poronieniom, ale sama w sobie ta diagnoza poronień nawracających jest do diagnozowania, na jakim to jest tle, czy to jest tło immunologiczne, genetyczne, czy wynikające z jamy macicy. Tutaj jakby rozumiem, że jest kwalifikacja do in vitro, więc te czynniki na pewno trzeba będzie sprawdzić przed podejściem do procedury, żeby jak najbardziej zwiększyć sobie szansę na skuteczną, na powodzenie jej. Kolejne pytanie, czy wykonana beta 3 dni przed miesiączką daje 100% wynik? No to jest problem złożony, bo oczywiście no pytanie, czy mamy cykle regularne, nie, czy była badana, kiedy ta owulacja zachodziła. Ja nie jestem zwolennikiem robienia beta-HCG zbyt wcześnie, bo to rodzi nas, no niestety różne tam sytuacje stresowe, czasami są też takie sytuacje, że z szybszym odstawianiem leków, czy coś takiego, absolutnie nie. Tutaj nie wiem też, czego dotyczy sytuacja, tak, czy po prostu naturalnego starania się o ciążę. Natomiast no, zalecenia są takie, że jeżeli para stara się o ciążę w takim cyklu naturalnym, jeżeli jest gdzieś obserwacja tej owulacji, wiemy mniej więcej, kiedy ona przebiegła, no to jesteśmy w stanie sobie mniej więcej określić ten czas, kiedy ta beta powinna być oznaczona, ale jeżeli jest oznaczona za wcześnie, no to nie będzie tego wynika, na przykład ciąża potencjalnie jest. W związku z czym
w sytuacjach takich naturalnych starań się o ciążę i cykli regularnych, powiedzmy, no to beta powinna być oznaczona w terminie spodziewanej miesiączki lub dzień, dwa po jej niewystąpieniu, tak? Żeby się też jakby za wcześnie nie, no nie rozczarować, tak? Może tak w tym sensie, tak? Żeby to był wynik wiarygodny. Czy stuprocentowy wynik? No, myślę, że w odpowiednim czasie z badaniem beta-HCG, czyli w takim czasie właśnie tego terminu miesiączki, czy kilku dni po spodziewanej miesiączce, da nam wynik wiarygodny. Chyba że cykle są zupełnie nieregularne i nie wiemy, kiedy owulacja przebiegała, w związku z czym tutaj nie można takiej diagnozy w ten sposób postawić, że to da taki wynik prawidłowy. No dobrze. Kolejne pytanie jest od Eweliny. Czy po transferze powinny pojawić się jakieś dolegliwości bólowe lub inne, które oznaczają, że coś się dzieje w organizmie? Czy brak jakichkolwiek dolegliwości oznacza, że transfer zakończy się niepowodzeniem? No absolutnie nie. No, trzeba transfer traktować jak taką sytuację troszeczkę powiedzmy fizjologiczną, jak odbywanie stosunku, tak, że tutaj niekoniecznie muszą się dziać jakieś rzeczy, wręcz przeciwnie, tak, raczej powinno się funkcjonować zupełnie normalnie. Czy dolegliwości bólowe to też jest dosyć indywidualne, tak, jedne pacjentki odczuwają pewne dolegliwości, inne nie. Na pewno nieodczuwanie ich, czy jeżeli one nawet występują czasami, czy zdarzają się jakieś plamienia i tak dalej, niekoniecznie musi oznaczać, że coś się dzieje źle i czy że transfer zakończy się niepowodzeniem. My o tym, czy transfer się powiódł, dowiadujemy się wtedy, kiedy oznaczamy poziom beta-HCG, kiedy sprawdzamy w sposób wiarygodny, czy doszło do implantacji, czy nie. To jest dla nas wiarygodne potwierdzenie tego transferu. Natomiast no, wróżenie w ten sposób, czy gdybanie, nie ma w ogóle przełożenia, dlatego że każdy jest indywidualny, jedne pacjentki odczuwają, każda z nas odczuwa ból na różnym poziomie, tak? Więc tutaj absolutnie nie można w ten sposób uogólniać tego, ani jakby no, denerwować się niepotrzebnie, tak? Że wtedy, jeżeli coś czuję albo czegoś nie czuję, to na pewno się nie udało. To tak nie działa. Pani doktor, dziękuję za dzisiejszy nasz wspólny webinar. Fajnie, że dziękuję. Mogliśmy rozwiać. W sumie pani, ja tylko przepytałam, ale pani rozwiała wiele wątpliwości. Mam nadzieję, że film pójdzie dalej w świat i bardzo bym nawet chciała, żeby poszedł w świat, bo z tymi mitami jest ciężko walczyć. Naprawdę bardzo ciężko przekuć to, co się już narodziło. Ciężko przekuć właśnie w tą prawdę, która no właśnie teraz wypłynęła z pierwszej ręki od fachowców, od specjalisty, więc to jest taka rzeczowa, konkretna, no i przede wszystkim stuprocentowa prawda na temat właśnie niepłodności. Moi drodzy, udostępniajcie ten film, podpierajcie się tymi informacjami. Moi drodzy, moim i Państwa gościem była dr Estera Kłosowicz, klinika Parens z Krakowa. Klinika Parens to 12 lat doświadczenia, 5 klinik w grupie Parens, Kraków, Rzeszów, Opole, Bydgoszcz i Lwów. No i moi drodzy, bardzo bym Was chciała odesłać do bloga, który nazywa się nastrojeblog.parens.pl. Dlaczego? No właśnie dlatego, że tam jest wiele informacji, właśnie tej rzetelnej z pierwszej ręki i bardzo by mi się marzyło, żeby nareszcie te właśnie rzetelne informacje krążyły wśród społeczeństwa, a nie przekazywanie tych fałszywych informacji, które potem właśnie stygmatyzuje dzieci z in vitro, stygmatyzuje osoby niepłodne, które się leczą, i te kłótnie, że ktoś, że leczenie niepłodności nie jest chorobą, czy in vitro nie leczy. No dość. Nie na tym powinno się to wszystko opierać i to jest bez sensu zupełnie. Lepiej skupić się na tym, co jest dobre i żeby tych dzieci było coraz więcej i szczęśliwych rodziców, żeby było coraz więcej. Pani doktor, jeszcze raz Pani uprzejmie dziękuję. Dziękuję. Pani doktor, spotkamy się za miesiąc. Obserwujcie oczywiście i profil Pani doktor, bo zawsze udostępnia, kiedy będzie u nas. Obserwujcie oczywiście Facebooka Parensa. No i Niepłodni Razem, bo tam zawsze wyświetlamy informacje, kiedy Pani doktor się jeszcze u nas pojawi. Dziękuję Pani doktor. Proszę pozostać w kontakcie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, do widzenia.
Moi drodzy, a ja dziękuję za dzisiaj, za Wasze pytania. Zapraszam Was oczywiście za miesiąc, obserwujcie. Dziękuję również firmie Ferring, dzięki której możemy zrealizować właśnie nasz dzisiejszy materiał. Pozdrawiam cały zespół Ferringa i cały zespół Parensa i pozdrawiam również i Was. Do usłyszenia i do zobaczenia.